jest pytanówka. Po prostu ze względów bezpieczeństwa jest absolutnie konieczne, a poza tym są, szanowni państwo, ludzie, którzy są wykluczeni z systemu bankowego i po prostu z niego nie korzystają, a ponieważ mają już lat sporo, to już się pewnie ich nie namówi. Taki człowiek siedzi tu przed państwem. Co ja bym miał robić, jakby nie było gotówki? Dobry wieczór, szanowni państwo. Nie pomylili państwo czwartego forum geopolitycznego z Konwencją Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas jesteśmy na forum geopolitycznym. Dzisiaj trzecia debata z cyklu Wojna z gotówką. Nazywam się Paweł Marciak i w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich mam przyjemność państwa powitać na tej trzeciej debacie. Na całym świecie toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, korporacje finansowe i technologiczne. W obronie gotówki stają obywatele. Czy świat bez gotówki będzie światem niewolników? Dzisiaj spróbujemy sobie na te pytania i szereg innych pytań odpowiedzieć w trakcie naszej debaty, a moimi i państwa gośćmi podczas czwartego forum geopolitycznego dzisiaj są pani Agnieszka Wolska, niezależna korespondentka z Niemiec, na stałe mieszkająca w Kolonii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam. Jest także z nami pan Paweł Nogal, prawnik, aktywista Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym oraz członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bez Praw. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jest także z nami Rafał Górski, Kampania Obywatelska Broń Gotówki, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich oraz redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A dzisiejszą debatę moderować będzie dziennikarz pan Karol Plewa, dziennikarz w realu24.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Zanim oddam moderatorowi oraz naszym gościom głos, przypomnę, że zachęcam państwa do zadawania pytań do naszych prelegentów. W drugiej części debaty będzie przestrzeń, aby te pytania padły. Pytania zadajemy pod transmisją live na Facebooku. A ja już oddaję głos panu Karolowi. Bardzo dziękuję. To jeszcze raz dobry wieczór państwu. Bardzo jest mi miło. Bardzo dziękuję za propozycję prowadzenia tej debaty. Przyjąłem ją bez wahania, gdy tylko się dowiedziałem, jakie zagadnienie będzie tu dzisiaj poruszane. Bardzo istotne i bardzo dziękuję Instytutowi Spraw Obywatelskich, że podjął się organizacji takiej debaty i podjął się takiego tematu. Zresztą pan prezes jest z nami, więc pan pozwoli, panu podziękuję, dlatego że nie słyszę, by ktoś z wyjadących mediów, z instytutów, organizacji, które mogłyby to zrobić, taką dyskusję zorganizował, a ktoś powinien, dlatego że problem nas wszystkich dotyczy, pieniądze może i szczęścia nie dają, ale dają wolność, konkretnie gotówka, która chyba jest dziś zagrożona. Co jeżeli jej zabraknie, jaki to będzie świat, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać i przechodzimy już do tej dyskusji, drodzy państwo. Ja tylko dodam, bo telewizja Brawl24, państwo wiedzą, została usunięta z YouTube, ale to nie jest tak, że zostaliśmy kompletnie usunięci, jesteśmy na BanBuyu, więc kto nas ogląda, zastanawia się, gdzie jesteśmy, to przechodzimy, proszę państwa, na BanBuy.com. A teraz już przechodzę do pierwszego pytania do naszych znakomitych gości. Czy gotówka jest zagrożona, drodzy państwo? Czy są siły, którym bardzo zależy na tym i robią wszystko, żeby tradycyjny pieniądz przeszedł do historii? To zacznijmy od jedynej kobiety w naszym gronie, pani redaktor Agnieszka Wolska. Bardzo proszę. Trochę niekomfortowo, że muszę tak zwaną frauenkwotę, czyli kwotę żeńską wypełniać w programie. To oczywiście jest temat niezwykle istotny i wprawdzie to wprowadzenie z wypowiedzią prezesa Jarosława Kaczyńskiego właściwie wskazywało, że mamy do czynienia z Polską zdzieciniałą, a nie z Polską zajmującą się czy też próbującą wziąć się za bary z bardzo poważną kwestią, jaką właśnie jest próba czy też zaawansowane działania na rzecz likwidacji czy też wycofania się z płatności gotówkowych. W Niemczech jest to zjawisko obserwowane i komentowane od dobrych paru lat. Doczekaliśmy się bardzo wnikliwych analiz. Ja pokażę może jedną z najbardziej popularnych w formie książkowej. Autorem jest ekonomista, doktor ekonomii Norbert Hering, przez wiele lat publicysta
dziennika, jedynego, najważniejszego dziennika gospodarczego w Niemczech, Handelsblatt, który napisał w 2018 roku, ta książka się ukazała, dotyczącą właśnie likwidacji gotówki i skutków tego właśnie procesu. A podtytuł książki bardzo znaczący: Droga do totalnej kontroli. Tak to wyglądało z perspektywy roku 2018. Oczywiście czas nie stoi w miejscu. Mamy nową sytuację, mamy wielki kryzys roku 2020, kryzys, jak nam się wtedy wydawało, jedynie zdrowotny, no ale na ten kryzys nakładają się kolejne: kryzys energetyczny, kryzys związany z konfliktem na Ukrainie, i wydaje się, że siły, które jednak stoją za takim projektem transformacyjnym, właśnie jeśli chodzi o finanse publiczne i gotówkę, wykorzystuje tę zaistniałą sytuację do przyspieszenia działań, no, które miałyby właśnie skutkować odejściem od tradycyjnego systemu finansowego. O tym chciałabym jeszcze szerzej za chwilę opowiedzieć. Dobrze, bardzo dziękuję pani redaktor. Paweł Nogal również z nami jest, prawnik, aktywista Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Stop Bankowym Klauzulom Niedozwolonym, także Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. I do niego teraz pytanie: czy gotówka jest zagrożona, czy są siły, które z nią walczą? No to jest pytanie już dzisiaj retoryczne. W zasadzie można powiedzieć, że prawie los gotówki jest przesądzony negatywnie. Mam nadzieję, że w toku tej dyskusji uda nam się dojść do tego, dlaczego tak się dzieje. Bo to, o czym przed chwilą mówiła pani Wolska, w skutkach związanych z wycofaniem gotówki, myślę, że wiemy bardzo dobrze, ci słuchacze, czy telewidzowie, którzy nas oglądają, też wiedzą, do czego to prowadzi, jak to jest sprzężone z pieniądzem elektronicznym, z systemem kredytu społecznego i tak dalej. No, odpowiedź, czy ten los jest tak naprawdę przesądzony, zależy od nas, od ludzi, od świadomości, bo jeżeli nie, jako ludzie nie mamy wiedzy tak naprawdę, jak funkcjonuje system finansowy, skąd się bierze pieniądz, to jesteśmy w stanie tylko reagować na to, co robią podmioty, które posiadają realną władzę gospodarczą. Realnej władzy gospodarczej bez władzy nad pieniądzem po prostu nie ma. Jeżeli sobie z tego nie zdamy sprawy, to nie będziemy w stanie stworzyć żadnej koncepcji, jak się temu przeciwstawić. Rzecz jasna, to, co nas boli dzisiaj, jak jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić, to rzeczywiście ta permanentna kontrola, która szykuje się nam w sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia wyłącznie z pieniądzem elektronicznym. Mam nadzieję, że być może to zmusi nas do troszkę sięgnięcia głębiej, gdzie jest przyczyna tego stanu rzeczy. Ona leży w konstrukcji samego pieniądza jako takiego, ale o tym mam nadzieję, że powiemy w toku dyskusji. Tak, to za chwilę będą rozwijać swoje wypowiedzi Paweł Nogal i Agnieszka Wolska. A teraz to pierwsze pytanie do Rafała Górskiego. Jest z nami również prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Bardzo proszę. No ja zacznę może od wypowiedzi prezesa NBP-u, pana profesora Glapińskiego. Cytuję: to zakrawa na próbę dyktatu międzynarodowych korporacji, które emitują karty płatnicze, czy banków, które zarabiają na każdej transakcji bezgotówkowej. To jest nie do przyjęcia. Koniec cytatu. Zdecydowanie można powiedzieć o planowanym działaniu, które zmierza do eliminacji gotówki, do likwidacji gotówki, i to jest działanie z jednej strony banków, prezesów banków, a ja bym powiedział dosadniej banksterów. Z drugiej strony są to korporacje finansowe różnego rodzaju. Z trzeciej strony są to też korporacje technologiczne, które no zarabiają na tym, że jesteśmy czy obecni
w dużej części swojego życia w sferze cyfrowej, elektronicznej. Dodałbym oczywiście do tego też rządy poszczególnych państw i polityków, którzy uważają, że cyfryzacja naszego życia, w tym eliminacja gotówki, to jest coś, co jest nowoczesnością i postępem. Oczywiście w tej grupie instytucji, środowisk, grup interesu, które są zainteresowane gotówką, są również media. To pan redaktor zwrócił uwagę, że właściwie w Polsce, jeśli chodzi o obronę gotówki, czy w ogóle dyskusję na temat gotówki, właściwie media tego tematu nie poruszają. Nasz tygodnik Spraw Obywatelskich plus może kilka właśnie inicjatyw takich oddolnych obywatelskich jak w Realu 24 i inne, no one zdawkowo na tyle, ile mamy siły, ten temat akcentują, ale jest to kropla w morzu potrzeb. Ja swego czasu, rok temu napisałem taki tekst w tygodniku Broń Gotówki i tam zachęcałem czytelników do połączenia kilku faktów z ostatnich 8 lat związanych z planowanymi działaniami właśnie w stronę, które zmierzają do likwidacji gotówki. Ja pokrótce powiem o nich, bo to właśnie też pokazuje, że nie rozmawiamy o żadnej teorii spiskowej, tylko rozmawiamy o praktyce spisku. 13 kwietnia 2016 rok, proszę Państwa, to Sejm przegłosował obniżenie limitu płatności gotówkowych z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych. Za tym głosowała większość sejmowa. Z kolei 12 czerwca 2017 roku została w Polsce powołana Fundacja Polska Bezgotówkowa w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz Ministerstwem Rozwoju i Finansów. Wtedy na czele tego ministerstwa w 2017 roku stał obecny premier Mateusz Morawiecki i to porozumienie o Fundacji Polska Bezgotówkowa zostało też podpisane w obecności korporacji Visa i Mastercard, które są no jakby dużymi graczami w rynku transakcji bezgotówkowych. Kolejna data, 1 stycznia 2019 roku, wchodzi kodeks pracy, w którym domyślną formą przekazywania wynagrodzenia jest przelew na bankowe konto pracownika. Jeśli chce on otrzymać gotówką wypłatę, musi złożyć odpowiedni wniosek. Kolejna ważna data, pierwsza połowa 2020, ubywa 500 bankomatów w Polsce. Po prostu obywatelom w ten sposób utrudnia się korzystanie z gotówki. Kolejna data, 1 czerwca 2020 roku, Ministerstwo Finansów, wtedy pod przewodnictwem Tadeusza Kościńskiego, rozpoczyna pracę nad obniżeniem limitu transakcji gotówkowych do 8 tysięcy złotych. Z kolei 15 września znowu Ministerstwo Finansów informuje, że o wprowadzeniu statusu podatnika bezgotówkowego, który uprawniałby do, uwaga, szybkiego zwrotu VAT. Czyli jak firma płaci bezgotówkowo, to wtedy może korzystać z szybszego zwrotu VAT-u. Z kolei 30 września, to już przedostatnia data, w tej wyliczance 2020 roku minister finansów oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, korporacji Visa i Mastercard oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisują porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych w Polsce. I ostatnia data, 27 stycznia 2021 roku,
Rządowe Centrum Legislacji publikuje projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Rząd chce, by część emerytów i rencistów dostawało swoje świadczenia tylko na konto bankowe. No i ta krótka lista to oczywiście jest tylko część dat i część wydarzeń z ostatnich 7 lat w naszym państwie. Pokazuje, że jeszcze raz to powtórzę, o czym dzisiaj mówimy, to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko jest to zaplanowany proces, żaden naturalny, po prostu proces planowany, a jak ja to nazywam, praktyka spisku. To bardzo dziękuję Państwu. To takie pytanie na rozgrzewkę było, czy też pytanie retoryczne, jak wolimy. I już teraz wszyscy będą mogli rozwinąć za chwilę swoje wypowiedzi. Ja tylko tak dodam, ten prezes Kaczyński, który nas zaszczycił na początek dzisiaj debaty, no to od lat jest atakowany za to przecież, że tylko gotówka, nie konto w banku. Tego bym się akurat nie czepiał. To jest, myślę, dobre w prezesie Kaczyńskim. Milion innych powodów mamy za to, żeby go krytykować. Proszę Państwa, tradycyjny pieniądz to jest pewien dyskomfort dla nas wszystkich, dla współczesnego człowieka, bo to więcej w portfelu waży niż ta plastikowa karta. No ale może coś za coś, może to jest słodki ciężar jednak. Co nam daje ta gotówka? To od Pawła Nogala teraz zacznijmy. Gotówka nam teoretycznie daje swobodę dysponowania pieniędzmi, które mamy. To znaczy, jeżeli mamy tą gotówkę, czyli mówiąc tak troszkę formalnie, znaki pieniężne, no to żeby nikt nam tego nie zabierze bez przemocy fizycznej. Albo to zgubimy, albo ktoś po prostu nas okradnie. Natomiast nie jest tak, że tak w przypadku karty czy dostępu do środków finansowych zgromadzonych na koncie poprzez na przykład smartfon, w którymś momencie możemy uzyskać komunikat, że się nie możemy z emitentem czy z naszym bankiem nie możemy się skomunikować, nie mamy dostępu do tych pieniędzy. To rzecz jasna, gotówka daje nam tą przewagę, że mamy dostęp, możemy dysponować pieniądzem, możemy go wydawać, gdzie chcemy, nie musimy się tak naprawdę z niczego tłumaczyć. I tak mówię, no jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z jakąś przemocową historią, mamy pieniądze. W przypadku pieniądza elektronicznego zawsze jest to zagrożenie, że ktoś to dysponuje dostępem do zarządzania tą architekturą cyfrową, no jednym kliknięciem komputera na komputerze pozbawi nas dostępu do pieniędzy i to może być oczywiście zamierzone, to może być sterowane, to może być też przypadkowe. Gotówka daje nam tą swobodę, że się nie musimy z niczego tłumaczyć, mamy dostęp do pieniądza, swojego pieniądza, czujemy, że on jest nasz. Jakby pieniądz na koncie bankowym to też nie jest nasz pieniądz, to jest tylko nasza wierzytelność do banku o wypłatę określonej kwoty pieniądza. Jak mamy w portfelu określone banknoty czy określone monety, czujemy, że mamy, mówiąc krótko, pieniądze, to jest banalne, ale dzisiaj to, co zresztą Rafał pokazał bardzo dobrze, to kalendarium podstawowych wydarzeń w zakresie odchodzenia od gotówki, pokolenia urodzone po 90 roku nie czują już tego, tak? My rozmawiamy tutaj, chyba wszyscy jesteśmy urodzeni przed 90 rokiem, tutaj w tym naszym towarzystwie się spotkaliśmy. No przepraszam, 94. A, no to brawo, to świetnie. No w takim razie to dobrze się pan prezentuje, bardzo dojrzale, panie redaktorze, ale generalnie wydaje mi się, że to wasze pokolenie, no w takim razie do pana, bardziej jest zżyte już z tą technologią cyfrową, bezpośrednio jakby jest przyzwyczajone do tego, że może sobie klikać. Nie musi mieć portfela w ogóle. My, moje pokolenie w szczególności, no znamy tę historię, że co w portfelu, to jednak ma swoją określoną wartość i co w tak zwanej skarpecie, jak to się kiedyś mówiło w starych dobrych czasach, na słynnej skarpecie, gdzie się trzymało oszczędności, to miało swoją wartość, która oczywiście no jest w pewnym sensie jakimś synonimem wolności, czyli możemy zrobić z tym, co chcemy. Brak gotówki, czyli pieniądz w 100% elektroniczny, pozbawia nas tego komfortu, to zdecydowanie. Mogą Państwo teraz widzieć takie zmieszanie na mojej twarzy, dlatego że ktoś zaczął stukać młotkiem na górze jakoś nagle parę minut temu. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Nie wiem, kto tam na górze mieszka, może prezes Glapiński, nie mam pojęcia. Prezes Rafał Górski kiedyś mi powiedział, jak sobie prywatnie rozmawialiśmy, że nie
że w jego domu, w jego kieszeni nie ma czegoś takiego jak smartfon. I chyba też mi powiedział, że stara się zupełnie nie płacić tym kawałkiem plastiku. Rafał Górski. No zgadza się. Ja jakby programowo nie posiadam karty kredytowej, co budzi zdziwienie wśród różnych osób, z którymi się kiedy spotykam, kiedy ta informacja wychodzi na jaw. Mam konto w banku w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego. Nie ukrywam, używam go, bo mam jedną słabość, zakup książek i często to są książki stare. W związku z tym no, wykorzystuję tutaj płatności bezgotówkowe, jeśli chodzi o ich zakup w różnych serwisach internetowych. Natomiast absolutnie od zawsze, jak sięgam pamięcią, po prostu płacę gotówką i jak najbardziej to nie mam też właśnie smartfona, w związku z tym też omija mnie ten cały bezgotówkowy obszar płatności i bardzo sobie to cenię. Chociaż no, mam wrażenie, że ta pętla się po prostu coraz bardziej zaciska, jeśli chodzi o niedopuszczanie do płacenia gotówką czy utrudnianie tego płacenia w tej formie. Ja bym dodał też do, co nam daje gotówka, do tej listy, o której mówił Paweł. Dodałbym, że jeżeli używamy gotówki, no to po prostu najzwyczajniej w świecie przeszkadzamy różnego rodzaju globalnej władzy w tym, żeby ona miała po prostu jeszcze większą władzę nad nami. To jest taki kij w szprychy. Sypanie piasku w tą maszynerię, to z jednej strony bankserzy, o których już mówiłem wcześniej, którzy na przykład doprowadzili do kryzysu w 2006 roku, ale to też fundusze inwestycyjne, chociażby taki fundusz jak BlackRock, który jest największym funduszem, tak naprawdę on ma globalną władzę, również polityczną, chociaż politycy o tym nie mówią. Korporacje technologiczne to używanie przez nas gotówki, a nie używanie płatności bezgotówkowych, to też jest na przekór. Czy działanie niewygodne dla takich korporacji jak Google, czy Amazon, Facebook, czy Apple, czy Microsoft. No, dlatego warto chociażby też tej gotówki używać, że to jest jakaś przeszkadzajka dla tych dużych, możnych, którzy władzę mają. I kolejna rzecz, która się jeszcze nie pojawiła, to ta gotówka, to też takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o potencjalne ataki na infrastrukturę krytyczną. Teraz żyjemy dokładnie jeszcze kiedyś, nie wiem, kilka lat temu mówienie o atakach na infrastrukturę krytyczną w rozmowach Polaków, no to uchodziło się za szura albo co najmniej dziwnego człowieka. Dzisiaj, a właściwie w ciągu dzisiejszego dnia nawet, to po prostu zaczyna do nas docierać, że może się tak wydarzyć, że nie będziemy w stanie zapłacić za chleb, masło i salceson w sklepie, w spożywczym, bo po prostu padnie infrastruktura krytyczna związana z płatnościami gotówkowymi, raczej bezgotówkowymi. To widać, co się dzieje na Ukrainie. To jest kolejny argument, który moim zdaniem przeważa, czy powinien
powinien nas zachęcić do refleksji, do używania częściej gotówki. 105 osób nas teraz łącznie ogląda, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. I tym razem na koniec pani redaktor Agnieszka Wolska. To jest pani czas, pani redaktor. Pozwolę sobie jeszcze nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi pana prezesa Górskiego, gdzie wyliczał harmonogram działań na rzecz likwidacji gotówki w Polsce. Ja pozwolę sobie do tego harmonogramu dorzucić takie kuriozalne wydarzenie z grudnia 2019 roku, gdzie do siedziby Katolickiej Agencji Informacyjnej właśnie pospieszyli panowie z Fundacji Polska Bezgotówkowa, między innymi pojawił się też minister Kościński, no i tam przekonywano członków Episkopatu Polski, że realizacja postulatu Polski Bezgotówkowej trudna będzie do przeprowadzenia bez udziału Kościoła, także apele kierowano do proboszczów, żeby przechodzili na system pobierania na przykład tak zwanej ofiary na tacę w sposób bezgotówkowy. Także można powiedzieć, że swoisty absurd tych działań wtedy można było zobaczyć. No ale to nie jest rzecz do śmiechu. Widać, jak szeroko zakrojona jest to działalność i jak wiele obszarów życia próbuje się objąć właśnie tym postulatem. W realiach niemieckich jest takie powiedzenie popularne, bares ist wahres, tylko gotówka jest prawdziwa, to co namacalne jest istotne. I jak już wspomniałam, autor książki właśnie o likwidacji gotówki i konsekwencji, jakie grożą w razie, gdyby ten plan się powiódł, Norbert Hering we wstępie właśnie do książki wydanej w 2018 roku wyliczył szereg takich istotnych punktów, z których kilka chciałabym na potrzeby naszej dyskusji dzisiaj przywołać. Podkreślił, że to wezwanie do utrzymania gotówki jako istotnego składnika naszego życia społecznego i gospodarczego, to nie jest tylko kwestia życzenia pewnych staromodnych Niemców lub staromodnych Polaków, jakbyśmy powiedzieli, czyli tej generacji, o której wspomnieli panowie, która no właściwie z gotówką się urodziła, wzrastała i dojrzewała. Więc nie jest to tylko ten argument, że cóż, ludzie w podeszłym wieku nie poradzą sobie z tym systemem, więc ewentualnie no można to w jakiś sposób modyfikować ze względu na nich, ale jest to proces nieodwracalny. Gotówka jest czymś namacalnym, jest czymś policzalnym i to pozwala dużo lepiej kontrolować wydatki niż gdy płacimy pieniądzem plastikowym. Pieniądz wirtualny, właśnie ten z karty, to jest dobro księgowane przez banki. Jest to pewna obietnica gotówki, ale jak podkreśla Norbert Hering, obietnica na dobre, spokojne czasy. Tymczasem nam przyszło żyć w bardzo niespokojnym momencie. Rozwój tej sytuacji jest dla nas nieprzewidywalny. W związku z tym no jednak to coś, co jest namacalne i dostępne jak gotówka, daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, to o czym zresztą wspomniał pan prezes Górski. Właściwie pierwszym takim momentem w naszej nieodległej przeszłości, który ludzie zaczęli doceniać jednak wartość gotówki, to był właśnie kryzys roku 2007-2008, tej wielkiej plajty w Stanach, no i konsekwencji dla międzynarodowego systemu finansowego. Wtedy wiele osób uświadomiło sobie, jak niebezpieczny może być proces, w którym no, gotówka nagle miałaby odejść ad acta. Gotówka równocześnie, o tym też wiele w swojej książce i na łamach blogu, który prowadzi Norbert Hering pisze, pozwala nam zachować przynajmniej resztki wolności i sferę prywatności, do której coraz bardziej zarówno państwo, jak i inni aktorzy życia publicznego próbują się wdzierać. Gotówka ogranicza możliwość ubezwłasnowolnienia, zastraszenia czy nawet inwigilacji zarówno przez państwo, jak i jego służby, w tym służby tajne, którym na przykład może nie podobać się nasza działalność publiczna. Widzieliśmy to w czasie koronawirusa w różnych krajach,
w Niemczech wyłączano po prostu możliwość prowadzenia konta osobom, które krytykowały władzę, rząd Angeli Merkel za drastyczne środki ochrony przed tak zwaną pandemią. Takie osoby właśnie w ten sposób karano, że nagle z dnia na dzień wypowiadano im prowadzenie konta. No i za każdym razem, gdy płacimy gotówką, jak gdyby ograniczamy możliwość inwigilowania, wchodzenia w naszą prywatność. Pieniądz nie pozostawia śladów i to też jest istotne. Nasza prywatność przynajmniej w jakimś niezbędnym zakresie jest ocalona. No i pamiętajmy, że ci, którzy chcieliby zniesienia gotówki, chcą mimo wszystko, być może nieświadomie, ale niestety jest wiele obaw i wskazówek na to, że robią to jak najbardziej świadomie. Chcą nas uczynić zakładnikami systemu bankowego i banków, no i równocześnie obiektem totalnej inwigilacji. Szukać nie trzeba daleko, wiemy jak wygląda życie codzienne w Chinach, ale postępy likwidacyjne, jeśli chodzi o gotówkę, dokonują się także w wielu innych krajach. Bardzo dziękuję. Taka moja jeszcze propozycja do Państwa, gdyby ktoś chciał coś dodać do tej, w trakcie tej serii pytań, w której jesteśmy, to proszę się zgłosić, podnieść rękę, to jak najbardziej możemy. Ponad 100 osób w tym momencie na żywo, dlatego zachęcamy Państwa do zadawania pytań, bo w drugiej części będę mógł skierować te pytania do naszych gości. Tak, żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Zresztą tytuł naszego spotkania to mówi, bo tytuł spotkania przypominam wojna z gotówką. Zresztą trwa chyba w ogóle coś większego, szerszego, wojna z obywatelami, a wojna z gotówką jest tylko jej częścią. No to teraz ja pozwolę sobie zapytać, co nam odbiera pieniądz bezgotówkowy? Co tracimy? I może zacznijmy od pani redaktor, Agnieszka Wolska. No właściwie to w tym credo, które przed chwilą cytowałam, było wyraźnie powiedziane, że odejście od gotówki może kosztować upadek systemu demokratycznego, jaki jednak był dla istotnym składnikiem naszego wyobrażenia o świecie. To jednak demokracja była tym docelowym punktem przez wiele dziesięcioleci dla Polaków, którym przyszło żyć w systemie totalitarnym. No i w tej chwili budzimy się po 30 latach tak zwanej transformacji w momencie, który dla wielu wydaje się jednak przejściem do kolejnego systemu totalitarnego, przejściem bezszelestnym, może nie tak dramatycznym jak to, co działo się po 1945 roku, niemniej jednak w swoich konsekwencjach dramatycznym. Pani redaktor, pozwoli Pani, że tylko na chwilę wejdę słowo, żeby uzupełnić pytanie, bo zapytałem, co nam odbiera pieniądz bezgotówkowy i co tracimy. Jeszcze bym do tego dodał, kto nam odbiera ten pieniądz bezgotówkowy. Już nie przerywam. Tak, jeżeli chcemy faktycznie wiedzieć, kto stoi za tym całym procesem lub też kto wspiera ten proces, no mimo wszystko musimy spoglądać za kulisy. Do tego apelują także komentatorzy i analitycy w Niemczech. Jest kilka takich znanych postaci, które zwłaszcza w minionych 2 latach w niezależnej blogosferze, bo oczywiście w mainstreamie trudno takie dyskusje i wygłaszanie tego rodzaju poglądów, ale wymienię chociażby publicystykę Ernsta Wolfa, tłumaczoną także na język polski, polecam, chyba na łamach Bibuły ukazywały się tam jego niektóre teksty. Jest również były bankier Florian Homme, jest Max Otte, również wybitny ekonomista, niedoszły prezydent Niemiec, kandydat na prezydenta Niemiec zgłoszony notabene przez Alternatywę dla Niemiec. Także jest całe grono publicystów, analityków, ekonomistów, którzy apelują przede wszystkim do opinii publicznej, do społeczeństwa, aby nie spoglądać tylko na powierzchnię zjawisk, spoglądać za kulisy, żeby dostrzec, co faktycznie dzieje się, a mianowicie to, że za programami rządowymi, za tym, co my kojarzymy jako banki centralne, faktycznie od lat stoją decyzje i propozycje, idee ludzi związanych z wielkimi koncernami technologicznymi. Lista jest długa, wymieńmy chociażby Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, a w sektorze finansowym
fundusze powierniczo-inwestycyjne, o których zresztą pan prezes Górski wspominał, BlackRock, Street State, Fidelity, Vanguard. Ten ostatni z ponad 30 milionami inwestorów na całym świecie, więc to są podmioty, których nie można lekceważyć i one rządzą, one wpływają też na decyzje banków centralnych. Fenomenem, o którym zapomina się na przykład wspominając o kryzysie 2007-2008, jest ten, że banki centralne, które wtedy popadły, znalazły się w bardzo trudnej, niekomfortowej sytuacji, musiały w pośpiechu ratować finanse i instytucje finansowe, potrzebowały pilnie informacji, których niestety same nie posiadały. Aby takie zdobyć, sięgały po system analiz danych stworzony właśnie przez BlackRock. I do dziś dnia pozycja tego funduszu jest niezachwiana. W tej chwili ta agenda właśnie przepychania likwidacji gotówki to między innymi działalność i programy i pomysły amerykańskiego Banku Rezerw Federalnych, Europejskiego Banku Centralnego czy Bank of England. Wszystko to więc kręci się wokół tych samych podmiotów. O tym właśnie chociażby pisze w swojej książce Norbert Herring. O tym na to wskazują niemieccy publicyści i komentatorzy. No i oczywiście chodzi o wielką niepewność wywołaną sytuacją, jaką w tej chwili mamy. To znaczy kryzysem, który obejmuje coraz więcej dziedzin naszego życia. Po koronakryzysie 2020 roku mamy w tej chwili kryzys energetyczny. Do tego od lutego doszła wojna, której głównymi beneficjentami są znowu przedstawiciele kompleksu finansowo-technologicznego plus sektor zbrojeniowy. Także widać, te grupy interesów przecinają się wzajemnie, wpływają, no i równocześnie widzą, że utrzymanie systemu finansowego w dotychczasowym wymiarze, taki jaki znamy od lat, a chociażby od zakończenia II wojny światowej, jest na dłuższą metę nie do utrzymania, natomiast nie jest możliwe wprowadzenie nowego systemu z dnia na dzień, bo po prostu społeczeństwa, zwłaszcza społeczeństwa zachodnie, nie byłyby w stanie tego znieść, tego eksperymentu. W związku z tym potrzebne są jakieś impulsy, potrzebne są fasady, za którymi tę działalność się prowadzi. No i widać chociażby wydarzenia ostatnich dni w Europie czy w Niemczech. Mamy zapowiedź Turcji, która mówi, że intensyfikuje w przyszłym roku pracę nad cyfrową lirą. Mowa jest o Holandii, gdzie również transakcje powyżej 100 euro mają być rejestrowane. No i zwróciłabym uwagę na dwa istotne wydarzenia w Niemczech. Chodzi o zapowiedź ministra finansów współrządzącej obecnie w Republice Federalnej Niemiec FDP, czyli partii liberałów. Chodzi o wypowiedź Christiana Lindnera, który osobiście zdecydował się w połowie listopada promować cyfrową gotówkę. Powiedział między innymi, to była jego wypowiedź na Twitterze, ale także na konferencjach prasowych, że powinniśmy wykorzystać wprowadzenie cyfrowego euro do znacznego skoku w innowacjach, a cyfrowa gotówka może ułatwić nam codzienne życie i być motorem wzrostu gospodarki. Czyli jak gdyby takie sprzedawanie społeczeństwu, że to będzie to koło zamachowe, które pozwoli nam wyjść z trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Równocześnie wiemy, że Europejski Bank Centralny pracuje nad wprowadzeniem cyfrowego euro i ta wypowiedź Lindnera, to jest interesujące, padła przy okazji spotkania w Brukseli, o czym minister finansów no, jakoś nie napisał, nie dopowiedział, a była to właśnie konferencja poświęcona wprowadzaniu walut cyfrowych, czy też właśnie tego systemu, nowego systemu cyfrowego, który miałby się właśnie opierać na emisji w bankach centralnych. Co ciekawe, Christian Lindner był dosłownie kilka dni wcześniej w Warszawie. Interesujące dowiedzieć się, czy kwestia właśnie rezygnacji z gotówki była tematem rozmów, chociażby w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Bardzo dziękuję pani redaktor. To teraz Rafał Górski, bardzo proszę. No ja powiem o czymś
co jest związane, co tracimy, co jest w związku z obrotem bezgotówkowym. Powiem o czymś, co jest no, dzisiaj tematem, jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym tematem politycznym w naszym państwie, ale też w Europie, czyli kwestia energii. Rzadko przy okazji rozmowy o kwestiach gotówka, bezgotówka pojawia się kwestia wzrostu zużycia energii w sytuacji, kiedy dokonujemy masowo płatności bezgotówkowych. Tutaj pojawia się w tle wątek 5G, ale oczywiście nie dotyczy to tylko 5G, ale 4G, 3G, 2G, generalnie wykorzystywania technologii bezprzewodowych. I warto mieć tutaj po prostu świadomość tego, że im więcej korzystamy z płatności bezgotówkowych, tym tej energii zużywamy więcej. Z tego czasu w Tygodniku Spraw Obywatelskich robiliśmy taki wywiad z panią profesor doktor habilitowaną Haliną Abramczyk z Politechniki Łódzkiej i ona tam zauważa, że szacuje się, że do 2030 roku technologia informacyjna związana właśnie z urządzeniami, ze smartfonami, z satelitami, z antenami, z urządzeniami elektronicznymi, będzie odpowiedzialna za 1/5 całego światowego zużycia energii elektrycznej. Czyli to zużycie jest coraz większe w sytuacji, kiedy przechodzimy do wykorzystywania tego ruchu obrotu bezgotówkowego. Tutaj taka ciekawostka, proszę Państwa, która na mnie swego czasu zrobiła spore wrażenie, że z analiz firmy Gartner wynika, że 80% ruchu w sieciach 5G stanowić będą filmy wideo, czyli rozrywka i show business. To jest oczywiście też powiązane z obrotami bezgotówkowymi. I żeby tutaj unaocznić na przykładzie konkretnym Państwu sytuację, to teledysk do Despacito ustanowił internetowy, swego czasu internetowy rekord w 2018 roku, kiedy stał się on przebojem internetu, osiągnął 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, co i w tym samym czasie spalił tyle energii, ile 40 tysięcy amerykańskich domów zużywa przez rok. Więc tak jak już wspomnieliśmy dzisiaj na tej debacie, te połączenia między bankami, firmami technologicznymi, funduszami inwestycyjnymi, rozrywką, no, one są bardzo silne i trzeba patrzeć na temat gotówki, bezgotówki no, w sposób wielowymiarowy. Jeżeli patrzymy na ten obszar jak przez dziurkę od klucza, no to po prostu nie zauważamy szeregu kwestii, które są istotne. I na koniec tutaj tej części ja pozwolę sobie przeczytać, włożyć kij w mrowisko dla tych, którzy nas słuchają, a jednocześnie, nie wiem, zależy im bardzo na Ziemi, na planecie, jakby emocjonują się kwestiami zmian klimatycznych i matki Ziemi. Przeczytam fragment wypowiedzi naszego eksperta Pawła Wypychowskiego i tutaj cytat. Mało kto ma dzisiaj świadomość, ile energii rzeczywiście kosztuje używanie jego smartfona, w szczególności usług typu Facebook, YouTube, Twitter, do tego Netflix i reszta. Jeśli ktoś myślał,
że to jest takie eko, dlatego że jego telefon i router Wi-Fi nie pobierają dużo energii, po prostu nie ma na temat kosztów energetycznych przetwarzania danych pojęcia. Inna rzecz, że o tym mówić nie wypada. Trzeba być przecież nowoczesnym, to znaczy nowoczesnym umysłowo, żeby utrzymać się w mainstreamie. To tyle. Tak, ja myślę, że ci, którym zależy na klimacie, to niestety nie mają czasu nas teraz oglądać, bo pewnie w muzeum już gdzieś czatują z zupą pomidorową, na swoje 5 minut czekają. A propos Despacito, przeboju, to jak go na język polski przetłumaczymy, to się okazuje, że Disco Polo to jest przy tym szczyt w ogóle, szczyt artystycznych możliwości. Paweł Nogal, co nam odbiera pieniądz bezgotówkowy? Co tracimy i kto nam odbiera ten pieniądz bezgotówkowy? Mówiliśmy o tym już cały czas, możemy to powtarzać. Ja jednak pozwolę się odnieść do tych wypowiedzi, co były wcześniej, bo wydaje mi się, że w tych wszystkich rozmowach, które toczymy, warto, żeby ludziom, którzy mają, powiedzmy, dość małą wiedzę o tej inżynierii, my staramy się tę wiedzę pogłębiać, przekazywać ją, choć być może sami musimy się bardzo dużo uczyć, to warto podkreślić to, co powiedziała pani Agnieszka najpierw, czyli kwestia roli tak zwanej demokracji, w jakiejkolwiek formie byśmy jej nie rozumieli, czyli generalnie społeczny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących danej społeczności krajowej czy lokalnej, to jest sprzężone z gotówką, to jest sprzężone z pieniądzem w ogóle jako takim. Bez dostępu do gotówki oddajemy tu całą władzę w ręce korporacji, no tych, którzy de facto dysponują możliwością zarządzania tym całym przedsiębiorstwem cyfrowym, więc jakby tego się pozbawiamy, nie mamy na to żadnego wpływu, nie mają wpływu ani bezpośrednio, ani pośrednio poprzez polityków. Ale to, co powiedział Rafał odnośnie energochłonności, tutaj też, no nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, bo do mnie też to dotarło niedawno. Dlaczego na przykład Iran zakazał kopania, tak zwanego kopania kryptowalut? W Chinach jest to też ograniczone, no bo ponieważ było to tak energochłonne działanie, tak po prostu mówiąc krótko, żarli prąd ci kopacze kryptowalut, że no władze stwierdziły, że staje się to niebezpieczne dla całego systemu energetycznego. I to jest związane ze smartfonami, to jest związane z pieniądzem cyfrowym, bo energochłonność tego systemu polega na tym, że się gromadzi tak ogromną ilość danych, których przechowywanie i przetwarzanie kosztuje nieprawdopodobne ilości energii. To są źródła kryzysu energetycznego, to są źródła niedoboru energetycznego, a nie to, że ktoś z nas sobie włącza klimatyzację w domu. Żebyśmy mieli tego świadomość, gdzie tutaj leży problem. Ale problem właśnie polega na tym, że przez ostatnie szczególnie 20 lat bardzo mocno ograniczono świadomość ludzi zainteresowania się sprawami fundamentalnymi. To dotyczy między innymi kwestii energetycznych, ekologicznych, bo to jest ze sobą ściśle związane, przecież używa się cały czas argumentów ekologicznych, też co mówił Rafał przed chwilą, że to będzie takie, można powiedzieć, ekologiczne. Natomiast ucieka nam istota rzeczy. Jako obywatele nie mamy świadomości, jak to wygląda naprawdę. Podobnie jest. No z czegoś się wziął temat pieniądza. Przecież dlaczego ten pieniądz cyfrowy jest takim nęcącym produktem dla korporacji finansowych. Ale one są ściśle związane z korporacjami, które produkują dobra, usługi. Otóż, jeżeli mamy świadomość, a ma tą świadomość, nie wiem, no może 0,5% ludzi na świecie, może jeszcze mniej, skąd się bierze pieniądz, bo jak wygląda proces kreacji pieniądza, że jest to proces kreacji pieniądza w 100% poprzez kreację kredytu, czyli tego pieniądza nawet na rachunkach, tego cyfrowego, nie ma, dopóki bank nie udzieli kredytu. Zupełna magia, tak zresztą jak magia z zużyciem prądu podczas procesu obróbki danych przez wielkie korporacje. Tego nie widzimy, wydaje nam się, że tego nie ma. Gotówka pełniła rolę w tym systemie tego iluzorycznego pieniądza produkowanego w systemie bankowości komercyjnej pod zupełnie iluzorycznym nadzorem banków centralnych. Gotówka pełniła rolę, sprawdzam, to znaczy oddolnie, załóżmy, 0,5% ludzi, gdyby poszło do bankomatów, jeszcze nawet dzisiaj, to jest w stanie wywrócić każdy lokalny system walutowy, czy to będzie w euro, przecież 0,5% Europejczyków, którzy płacą walutą euro, pójdzie jutro do bankomatu i wypłaci wszystkie swoje pieniądze, swoje, które mają na rachunku, to wywrócą ten system.
Podobnie w Polsce, jeśli chodzi o złotówki czy korony szwedzkie, chociaż tam akurat nie wiem, czy jeszcze są w ogóle bankomaty w Szwecji. Więc tutaj gotówka pełniła rolę takiego gwaranta sprawdzenia, że ten system ma jakieś realne znaczenie. Dzisiaj tą realność sprowadza się do tego, w idei pieniądza cyfrowego, elektronicznego, który de facto on już jest elektroniczny. Wszyscy, którzy mają karty, mamy konta bankowe, do których dostęp jest elektroniczny. No Rafał z tego nie korzysta, ale chyba należy do jakiegoś zupełnie marginalnego mikroprocenta ludności. No to dzisiaj ta realność w tych operacjach wynika z tego, że no, można sobie kupić coś i to zostanie, można to sobie odebrać, czy bezpośrednio w sklepie, czy przyjdzie kurier. I tu mamy to poczucie, że mamy tą realność. 20 lat temu, 30 lat temu, 50 lat temu ten system kreowania pieniądza poprzez kredyt. W systemie funkcjonował pieniądz tak naprawdę tylko i wyłącznie między rozrachunkami bankowymi. Gotówka stanowiła 15%, dawała poczucie, że to wszystko jest stabilne. I ten kryzys, o którym mówiła pani Agnieszka Wolska w 2008 roku, no zachwiał między innymi dlatego, że ludzie, którzy zobaczyli, że jest problem z realizacją swoich wierzytelności w systemie, no w dużej mierze rzucili się do bankomatów, żeby do tej skarpetki te banknoty pochować. To też wpłynęło na to, że ten system się bardzo mocno zachwiał. Jeżeli on ma dalej trwać, czyli ma trwać ten dostęp do tego pieniądza, jakiś rodzaj konsumpcji, to nie może być już elementu sprawdzam, który pozostaje poza kontrolą ludzi, którzy ten system tworzą, czyli głównie banków, głównie korporacja, gotówka i jest takim elementem sprawdzam. Dlatego jakby w interesie czysto takiej stabilności, jeśli chodzi o korporacje, w ich interesie leży wycofanie gotówki. No, jaki interes mają w tym politycy? No, politykom się to sprzedało w bardzo świetny sposób, że można kontrolować zachowania ludzkie, można promować pewne zachowania ludzkie, które uważamy, że z takich czy innych przyczyn są one właściwe, na przykład zachowania ekologiczne, na przykład zachowania społeczne, czyli tutaj można to kontrolować poprzez ograniczanie dostępu do pieniądza, jeżeli się zachowuje w sposób nie do końca zgodny z jakimi zasadami, które się ustala. I tutaj jest klucz, kto ma te zasady ustalać. Jeżeli ustalają je takie konglomeraty jak Unia Europejska, jak WHO, jak chociażby ONZ, no to widzimy, że jakby żyjemy w świecie dogmatów, w świecie emisji dwutlenku węgla jako największego zagrożenia dla ludzkości. Jeżeli wprowadzimy pieniądz cyfrowy, będziemy mogli ograniczać, limitować dostęp do tego pieniądza tym osobom, które no nie będą chciały realizować tej polityki. I tutaj właśnie mamy do czynienia z taką synergią między polityką, między gospodarką, czyli systemem gospodarczym, systemem korporacyjnym, że jednym i drugim ta gotówka nie jest do niczego potrzebna, a doskonale potrafią się odnaleźć w tym systemie pieniądza cyfrowego. Politycy zyskują idealny mechanizm kontroli. Korporacje, idealny mechanizm stabilności, że nikt już nie powie, nie wyciągnie tej gotówki, sprawdzam, ile mam tych pieniędzy rzeczywiście, ile mogę ich wyciągnąć. Tego po prostu nie będzie. Będziemy uzależnieni od tylko i wyłącznie aparatury cyfrowej, aparatury elektronicznej i wtedy rządzi tym ten, kto ma dostęp do programowania. No nie my, my jesteśmy tylko i wyłącznie użytkownikami, którzy mają dostęp do jakiegoś swojego konta. I dlatego powtarzam jeszcze raz, no tutaj jak, co z tym zrobić, jak to zmienić bez uświadomienia społecznego, jak się tworzy pieniądz, jak funkcjonują mechanizmy, chociażby to, co Rafał powiedział, rzeczywistej skutków ekologicznych, tak zwanej szeroko pojętej cyfryzacji, którego pieniądz całkowity pieniądz elektroniczny jest kluczowym elementem, jest fundamentem tego systemu. Jeżeli tego ludzie w dużej mierze nie zrozumieją, nie będą w stanie stworzyć żadnej alternatywy. Możemy tylko reagować. To jest bardzo ważne, żeby chociaż kilka procent ludzi miało świadomość tego stanu rzeczy, bo dzisiaj, powtarzam, tak bardzo się to opłaca korporacjom, tak bardzo się to opłaca politykom, praktycznie wszystkim, że ta synergia powoduje, że ciężko się temu przeciwstawić z poziomu takich ruchów, rozproszonych ruchów obywatelskich. Śmieliśmy się z Jarosława Kaczyńskiego, ale ja dostrzegam, w PiS-ie zawsze był ten element trochę taki quasi antysystemowy. Ja pamiętam, jak Jarosław Kaczyński w 2015 roku obiecał frankowiczom ustawowe rozwiązanie ich problemu. Doskonale wiedział, że trzeba do tego podejść, nie można tego zostawić. No ale potem ten PiS się zderza z tymi realiami globalizmu,
z funkcjonowaniem naszego kraju w określonym porządku, w cudzysłowie mówię, porządku międzynarodowym, z określoną opozycją, która naciska z pewnej strony, na pewno nie ze strony antysystemowej, w żadnym wypadku, może poza kilkoma posłami Konfederacji, ale to jest zupełny margines. I jak ci politycy mają to robić? Mają iść w poprzek czemu? Realizują ten program globalnego scypryzowania obywateli w takim stopniu, żeby zachować chociaż minimum tej suwerenności, w tym wypadku suwerenności monetarnej w polskich rękach, stąd wypowiedź prezesa Glapińskiego też tutaj cytowana. Obawiam się tylko, że jeżeli się ich jakby troszkę intuicyjne wyczucie, że to jest zabieranie wolności słusznie, jeżeli nie spotka się ze zdecydowanym oporem, ze zdecydowanym komunikatem biegnącym ze strony społeczeństwa, nic nie zrobią w tym zakresie. Pójdą dokładnie tam, gdzie poniosą ich te wiry globalne. Bardzo dziękuję. Co prawda dopiero się uczę Zooma, ale jeżeli dobrze widzę, Rafał Górski się podnosi rękę. Mam rację? Tak, ja chciałem dodać jeszcze do tego pytania pana redaktora, komu na tym bezgotówkowym świecie scyfryzowanym zależy. Dodałbym taki ważny punkt, myślę, że telewidzowie, słuchacze, widzowie to kojarzą, ale dla porządku warto o tym przypomnieć, bo chyba do tej pory w tej dyskusji się o tym nie ten wątek nie pojawiał. Czyli znamienny marzec 2020 roku, kiedy to zaczął na świecie, również w naszym państwie, zaczął szaleć koronawirus. I przypomnę, że wtedy uaktywniła się Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, która sugerowała, że banknoty mogą być źródłem zakażenia i dlatego zaleca się korzystanie z płatności elektronicznych. Oczywiście można powiedzieć, że można myśleć czy mówić o tym, że to jest przypadek, ale też można traktować te zachęty i tę propagandę wychodzącą ze Światowej Organizacji Zdrowia jako właśnie jeden z elementów tego, żeby nas zrażać do gotówki. Pamiętam, że wtedy prezes Glapiński, prezes NBP-u, no dość ostro reagował na wszelkie tuby rezonansowe, które podchwyciły w Polsce ten komunikat WHO, w szczególności związki banków i różnego rodzaju media, które publikują reklamy korporacji Visa Card, Mastercard. No po prostu wtedy prezes Glapiński bardzo mocno mówił o tym, że to nieprawda i że nie, pieniądz papierowy nie tworzy takiego zagrożenia. Więc tutaj te agendy, duże agendy międzynarodowe, takie z pozoru niezwiązane z finansami, warto też mieć na uwadze, poddając refleksji układ sił, jaki mamy w tej chwili, jeśli chodzi o wojnę z gotówką. A kolejna kwestia, która też się nie pojawiała, chociaż może lekko, to kwestia służb. Tu z kolei przypomina mi się lektura wiernego ogrodnika Lakariego, który z służbami miał dużo do czynienia, będąc jednym z agentów MI6 i MI5 brytyjskiego. Być może część z Państwa pamięta czy czytało książkę Wierny Ogrodnik. Tam się pojawia taki moment, w którym jeden z głównych bohaterów, walcząc z dużą korporacją farmaceutyczną, w pewnym momencie rozmawia z agentami służb brytyjskich i oni mu radzą, żeby on po prostu najzwyczajniej w świecie nie dotykał telefonu i też, jeżeli ma pieniądze, żeby po prostu obracał tylko gotówką. I można, myślę, Lakariemu wierzyć, że to było, bo
dla tych, którzy nie wiedzą, on przygotowywał każdą ze swoich książek w oparciu o bardzo pogłębiony research, analizę, rozmowę, wywiady. I tak jak mówił, no on po prostu pisał o rzeczywistości, chociaż były to książki, nie dokumenty, ale po prostu musiał tak robić, żeby w ogóle móc publikować, bo to dotyczyło tak wrażliwych kwestii. I tutaj te służby, myślę, też warto mieć na uwadze. To pani Agnieszka wspomniała a propos Chin, że no po prostu to jasne, że obywatele będąc w klinczu bezgotówkowym, ci, którzy są niepokorni, ci, którzy chcą stawiać opór, no, będą mieć bardzo duże problemy, bo właśnie obrót bezgotówkowy powoduje to, że mamy mniejsze pole manewru. Oczywiście konsumentom, którzy tylko i wyłącznie sprowadzają swoje życie do konsumpcji, to być może ta kwestia nie robi dużej różnicy, natomiast wszystkim obywatelom, którzy traktują słowo obywatel poważnie i aktywność obywatelską realizują na co dzień w takim czy innym wymiarze, no to po prostu ten obrót bezgotówkowy wiąże ręce i to bardzo mocno, o czym wspominał właśnie Lakari w Wiernym Ogrodniku. To tyle uzupełnienia. Bardzo dziękuję. Gdy tak rozmawialiśmy przed wejściem na żywo, to zastanawialiśmy się, czy to jest dobry czas na debaty, czy te debaty już nie odchodzą do lamusa, może ludzie oczekują teraz już działań w związku z tym, co się dzieje. No to teraz takie pytanie a propos działań. Co normalni ludzie mogą zrobić, żeby gotówka nie zniknęła, żeby ją uratować? Czy coś jesteśmy w stanie zmienić? Może Rafał Górski najpierw, dlatego że Instytut Spraw Obywatelskich swego czasu taką kampanię uruchomił, broń gotówki. No tak, możemy bardzo wiele. No przede wszystkim to, co już się pojawiało dzisiaj, płacić po prostu gotówką. Tak, płacę gotówką, to jedno z naszych haseł, oprócz hasła podstawowego, broń gotówki przed likwidacją. No i najprostszym działaniem, które możemy wszyscy zrobić i to nie jest jakieś wyzwanie, a praktyczny, wymiar praktyczny bardzo mocny, to płacenie gotówką. Ja płacąc gotówką, no niestety zauważam, że w większości, chyba w 80% pytań pojawia się od sprzedawców, pojawia się pierwsze kartą czy gotówką. Rzadko kiedy dostaję pytanie gotówką czy kartą. Zawsze też staram się wtedy docenić tą osobę, która właśnie zadaje mi pytanie, umieszczając w tym pytaniu pierwszą gotówkę, ale ta gotówka ma olbrzymi, płacenie tą gotówką to przede wszystkim. Inna kwestia to oczywiście zachęcamy do wszystkich do tego, żeby podpisywać naszą petycję broń gotówki. Ona jest dostępna po wpisaniu w przeglądarkę broń gotówki petycja. Mamy w tej chwili ponad 5 tysięcy podpisów. Ta petycja jest skierowana do premiera Mateusza Morawieckiego, bo cały czas trwa lobbying. Ja nie powiedziałem w tej historii, a to jest bardzo ważna historii w tym harmonogramie czasowym, w tych różnych wydarzeniach. Nie powiedziałem o jednym istotnym elemencie, to znaczy, że nasz rząd polski planował od 1 stycznia przyszłego roku wprowadzić limit płatności gotówkowych do 20 tysięcy złotych. I to ta petycja jest właśnie kierowana do rządu, żeby ten limit absolutnie nie wchodził w życie. Na szczęście mamy jeszcze rok, bo dzięki staraniom
Solidarnej Polski, warto to docenić i też tutaj o tym powiedzieć. Ten termin został odroczony do 1 stycznia 2014 roku, ale tak naprawdę nasza kampania obywatelska Broń Gotówki po prostu ma na celu, żeby ten limit w ogóle został zlikwidowany. Bo proszę Państwa, to też się nie pojawiło w tej naszej dyskusji. No, w całej Europie z naszych jakichś analiz, jak tam próbowano, czy próbuje się wyeliminować gotówkę, no to jest strategia salami, czyli po kolei, pomału limity się obniża. Tak jak w przypadku przedsiębiorców w Polsce, najpierw ten limit, powtórzę, był 15 tysięcy euro, później 15 tysięcy złotych, teraz 8 tysięcy złotych. No i zaczyna się rząd dobierać do nas, głównie Ministerstwo Finansów, dobierać do nas, do obywateli, chcąc wprowadzić limit 20 tysięcy złotych. I dzisiaj 20 tysięcy złotych, jutro 10 tysięcy złotych, a pojutrze 1000 złotych. I to nie jest wcale nic nierealnego i to nie jest fantazja, bo po prostu te limity wprowadzone dla płatności dla firm pokazują, że właśnie ta taktyka od 2015 roku w naszym państwie jest skutecznie realizowana. I ostatnia rzecz w tym wejściu to ja bym powiedział też organizujemy Dzień Płatności Gotówkowych. Dzień Płatności Gotówkowych 16 sierpnia. Ta data też nie bez kozery, 16 sierpnia 1794 roku. W Warszawie po raz pierwszy puszczono w obieg pierwsze polskie banknoty w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. No i ten dzień płacenia gotówką jest próbą takiej przeciwwagi do dni bezgotówkowych, do wydarzeń promowanych przez środowiska związane z Polską bezgotówkową. Zachęcam Państwa, w tym roku była inauguracja tego dnia, po raz pierwszy go przeprowadzaliśmy. No jest trudno, ale myślę, że ten dzień w przyszłym roku będzie miał jeszcze większą dynamikę niż w tym roku. Zachęcamy do zainteresowań. Można też, i to właściwie ostatnia rzecz, co można zrobić, możecie też Państwo do nas przesyłać swoje historie z tym, jak ograniczono Wam możliwość płacenia gotówką. Tutaj opowiedz nam swoją historię. Mamy taki cykl w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Można przysyłać do nas właśnie historię. Ludzie przysyłają naprawdę bardzo różne historie. Jedną z takich historii przesłał szef kuriera Garwolińskiego, kiedy walcząc o gotówkę napisał do władz, różnych władz czy czynników decydujących w tym przypadku pismo, żeby wniosek, apel, żądanie, w którym domagał się, żeby na pokładach samolotów, lotów przyjmowano gotówkę, a nie tylko bezgotówkową formę płatności. I ten case po prostu jest przypadkiem właśnie sukcesu, bo LOT przywrócił po prostu płacenie gotówką dzięki tej interwencji oddolnej obywatelskiej. Mamy z tych historii też taką opowieść człowieka, który walczy dalej o to, żeby w urzędach w Warszawie można było płacić gotówką, żeby były kasy i żeby on jako mieszkaniec czy mieszkańcy Warszawy mogli po prostu uiszczać opłaty jakieś urzędowe właśnie gotówką. Więc to też jest bardzo ważne, żeby nagłaśniać różnego rodzaju
no właśnie takie sytuacje, kiedy ta utrudnia się nam płacenie gotówką. To tyle. Dziękuję bardzo. Już dalej niż na półmetku dyskusji jesteśmy, także za chwilę będą też pytania od naszych widzów. Dziękujemy, bo jest kilka tych pytań. Unia Europejska nam zakazała sprzedaży samochodów spalinowych do 2035 roku, a tak myślę, z gotówką jest inaczej. To znaczy nie mówię, że to tylko Unia, ale tutaj raczej nam jest mówione, że gotówka już do tego świata nie pasuje, gotówka też jest zagrożeniem, tak jak Rafał Górski mówił w czasie COVID-u, mówiło się, że ta gotówka też przenosi ten patogen, ale nie o to pytam, bo też nas wszystkich kojarzę z protestów tutaj, to może warto się zjednoczyć, jakiś protest zorganizować, żeby ludzie wyszli na ulicę i bronili tej gotówki. Może to jest ta droga, którą warto uruchomić. Paweł Nogal. Być może wiosną, wczesną wiosną będzie dobry klimat na taką inicjatywę, o której Pan wspomina. Niezależnie od tego trzeba robić to, co robi Rafał, robota organiczna, taka dobrze zorganizowana partyzantka, czyli maksymalne wykorzystywanie swoich możliwości, które nie są jakieś wielkie, to trzeba uczciwie powiedzieć, ale maksimum tego, czym dysponujemy, to trzeba robić. Płacenie gotówką, wszystkie te akcje gotówkowe są bardzo ważne, są jakimś elementem, który ma szansę sypać piach w tryby tej machiny, która bardzo sprawnie się toczy, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden z elementów. No, zły pieniądz, dobry pieniądz, jaka jest różnica? Wiele definicji, wielu różnych wielkich naukowców próbowało to definiować. Ja mam bardzo prostą definicję. Zły pieniądz to jest pieniądz, który nie ma pokrycia, dobry pieniądz to jest pieniądz, który ma pokrycie. Zwróćcie uwagę, chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że szczególnie w ostatnich latach widzimy próby centralizowania produkcji wszystkiego przez dosłownie kilka podmiotów gospodarczych na całym świecie. Jeżeli one produkują wszystko, to one będą podejmowały decyzje, jaki jest dostęp, na jakich zasadach jest dostęp do ich produktów i ich usług. Jeżeli zdecydują się na pieniądz elektroniczny, to co mówiliśmy wcześniej, na to się zdecydują, no to staniemy przed wyborem takim, że albo nie korzystamy z tych dóbr i usług, czyli jak my wyłączamy się z tego obiegu konsumpcyjnego, albo wchodzimy do tej gry. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy dbali o tych drobnych przedsiębiorców, żebyśmy promowali ideę też wymian barterowych, to szczególnie jeśli chodzi o drobne rzeczy. Ja osobiście jestem zwolennikiem, marzę, że jeszcze dożyję, że jeszcze zobaczę to, jak to funkcjonuje na większą skalę. Mianowicie tą jedyną alternatywą dzisiaj realną dla globalnego systemu pieniądza cyfrowego są lokalne systemy walutowe. One funkcjonują w Szwajcarii, o czym niewielu ludzi wie. Funkcjonują na Zachodzie. To są tak zwane w uproszczeniu programy lojalnościowe. Ale żeby one funkcjonowały, one muszą mieć bazę towarowo-usługową. Widzimy, co się dzieje po pandemii z polskimi chociażby restauracjami, lokalami, rzemieślnikami. Jeżeli oni wszyscy zamkną swoje zakłady, to będziemy zdani na produkty, które będą oferowały nam podmioty bezpośrednio lub pośrednio związane z całym obiegiem korporacyjnym i one nam narzucą nam system pieniądza cyfrowego. Dlatego oprócz tego, co mówił Rafał, tam gdzie możemy robić, to płaćmy gotówką, szczególnie jeśli chodzi o drobnych przedsiębiorców, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy myśleć o protestach jakichkolwiek, o formułowaniu programów pozytywnych, to musimy się zatroszczyć o bazę produkcyjną. W 90 roku przespaliśmy, nie mieliśmy tej świadomości, dlatego się bardzo łatwo wyzbyliśmy czegoś, co stanowiło pewną bazę dla budowania suwerenności finansowej w Polsce. Mówiliśmy, że to ma zacofanie technologiczne, potrzebujemy obcego kapitału, technologii itd., itd. Nie wiedzieliśmy, że de facto sami sobie możemy to w dużej mierze stworzyć. Nie wiedzieliśmy o tym, nie wiedzieliśmy o tym, jak funkcjonuje pieniądz. Daliśmy sobie narzucić ten model zachodni i jesteśmy w dalszym ciągu ofiarą tego systemu. Dzisiaj już jest ten etap likwidacji gotówki, przechodzenia na pieniądz cyfrowy. Ale tak jak mówię, pamiętajmy o wymianie barterowej, czyli wymiana barterowa, bez drobnych producentów, bez lokalnych producentów, czegokolwiek, bez lokalnych usługodawców nie zafunkcjonuje. I nie będziemy w stanie zbudować czegoś, co może stanowić realną alternatywę. Lokalne systemy walutowe, tak jak mówię, funkcjonują w Szwajcarii, funkcjonują w zachodniej Europie, funkcjonują w Stanach Zjednoczonych.
funkcjonowały również w Polsce, są różne doświadczenia na ten temat. To, tak jak powiedziałem wcześniej, to są tak zwane programy lojalnościowe, ale to wszystko sprowadza się do tego, że musi być ta właśnie baza. Bazą jest produkcja jakiegoś towaru, dobra, usługi, w oparciu o które można oprzeć dany pieniądz. Czy to będzie pieniądz oficjalny, czy to będzie pieniądz lokalny, to już właśnie należy do decyzji ludzi, którzy to organizują. Ale dzisiaj, już puentując tą moją wypowiedź, dzisiaj musimy robić to, co mówi Rafał, i musimy pamiętać o tym, że jeżeli przegapimy obronę tych drobnych przedsiębiorców, tutaj w Polsce, to dotyczy też Niemców, Niemczech, to dotyczy Holendrów, to dotyczy Francuzów, Włochów i tak dalej. Jeżeli te drobne przedsiębiorstwa poupadają, czy wejdą w sieć zależności od tych korpomolochów, będzie nam ciężko, po prostu narzucą nam jakikolwiek pieniądz, no w tym wypadku pieniądz cyfrowy. Tak to będzie niestety. Bardzo dziękuję i pani redaktor Agnieszka Wolska, a później już przechodzimy do pytań od naszych widzów. Ja taką krótką dygresję, żeby troszeczkę sobie poprawić humor, warto zajrzeć na stronę Atlantic Council, to jest organizacja, która publikuje CBDC Tracker, to jest mapa świata ze wszystkimi krajami naniesionymi, gdzie pokazywane są postępy w kwestii instalowania właśnie tego nowego systemu cyfrowego, gotówki cyfrowej, jak to się w cudzysłowie ujmuje. No i tam Polska na tym całym światowym tle wypada w ten sposób, że wypada blado, czyli jak gdyby nie jesteśmy objęci jeszcze bezpośrednio tymi programami, które no, w sposób bardzo określony dążą do likwidacji gotówki. Natomiast to, o czym mówi się także w Niemczech i co widać także na ulicach w Niemczech od wielu tygodni, choć media o tym nie informują, główne media zwłaszcza, także media w Polsce, odbywają się lokalnie zwłaszcza protesty. No, ludzie są po prostu zdezorientowani, a często doprowadzeni do ostateczności pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, brakiem perspektyw, a raczej perspektywą jeszcze pogorszenia sytuacji. W związku z tym te protesty są także, mają charakter antywojenny, ale także w wielu miejscach są to protesty przeciwko planowi, jaki zawarty został no, w manifestie Klausa Schwaba, czyli w książce Great Reset. Ludzie w Niemczech, widać tę świadomość obywatelską jednak dość znaczną, nie mówię, że masową, ale jednak jest silna, zmotywowana grupa, zwłaszcza o dziwo na wschodzie Niemiec, która jest w stanie, tak jak to widzieliśmy jeszcze chociażby w zeszłym roku, gdzie próbowano nam narzucić przymusowe poddawanie się technologii genowej na przeciwko COVID-19, jest zdeterminowana grupa ludzi, którzy nie chcą pozwolić zrobić ze sobą wszystkiego, co jest planowane, także między innymi w środowisku Światowego Forum Ekonomicznego, bo to jest niewątpliwie to środowisko, które daje impulsy, które później są realizowane. Istnieją oczywiście obawy, nie ukrywają komentatorzy niemieccy, zwłaszcza ci niezależni, że także wojna na Ukrainie jest elementem ostatecznej próby zniszczenia wszystkich czasowych społecznych i gospodarczych struktur. Tutaj atak na klasę średnią, bezpłatny atak, jaki mamy, jakiego świadkami jesteśmy w całym tym tak zwanym kryzysie koronawirusowym, gdzie to właśnie drobni przedsiębiorcy i klasa średnia poniosły największe straty i materialne, i w tej chwili borykają się z rozmaitymi problemami. Prawdopodobnie chodzi o to, że te procesy idą równolegle, znaczy sama likwidacja gotówki nie jest tutaj celem ostatecznym. Chodzi o to, co Klaus Schwab bez zaawansowania w swoim dziele, w cudzysłowie dziele, nazwał kreatywnym zniszczeniem, by stworzyć nowy porządek. W tej chwili możemy powiedzieć, że nawet mamy do czynienia z kontrolowaną detonacją, która, jak obawia się wielu, zaowocować może już nie tylko socjalizmem, ale wprost komunizmem bis, i to w bardzo krwiożerczej formie, wyposażonym w niesamowite środki, możliwości techniczne, o jakich Stalinowi czy jego pobratymcom się nie śniło. Przykład Chin, tutaj już przywoływany, no może być najlepszym dowodem na to, że jest to możliwe do zrealizowania. Mowa jest też o tym i o tym się dyskutuje publicznie w Niemczech, aczkolwiek jak mówię, w blogosferze
na niezależnych kanałach, że jak gdyby etapem właśnie tego kreatywnego niszczenia klasy średniej będzie pogarszanie się tej sytuacji, to znaczy generowanie inflacji. Doskonale wiemy, że tak zwana Putin-inflacja jest nieprawdziwym określeniem. Te procesy inflacyjne narastały od wielu, wielu miesięcy i jeszcze przed koronakryzysem. No i oczywiście takim elementem pomostowym, który może prowadzić do ostatecznej budowy tego systemu CBDC, jest możliwość wprowadzenia tak zwanego minimalnego dochodu gwarantowanego. To także kwestia dyskutowana w Niemczech dosyć szeroko, gdzie po prostu ludzie dobici finansowo rosnącą inflacją, tracący pracę i możliwości zarobkowania, zostaną strąceni w swoistą socjalną katastrofę i właśnie wprowadzenie CBDC będzie im sprzedawane jako gest humanitarny państwa dla swoich obywateli, którzy znaleźli się w tak tragicznej sytuacji. No, nie będzie się już mówiło, że nie z własnej winy. Bardzo dziękuję. Zakończyliśmy pierwszą część debaty w taki sposób i przechodzimy do drugiej części. Ta druga część to są pytania od widzów. Dziękujemy za te pytania. Jest ich kilka, to ja może zacznę tak od końca, od tego ostatniego pytania, które tutaj się pojawiło. Dlaczego obawiacie się cyfrowości, a może warto używać cyfrowej waluty bez ujawniania tożsamości oraz bez możliwości do druku? Kto z Państwa chciałby odpowiedzieć najpierw? Paweł Nogal może. Tak, no może ja odpowiem. Mam wrażenie, że to jest pytanie, które nie do końca oddaje zrozumienie, czym jest ten cyfrowy pieniądz. Być może to chodzi o, ktoś rozumie cyfrowy pieniądz jako kryptowalutę, która ma oczywiście formę cyfrową, ale to nie o tym mówimy. Mówimy tutaj w tej dyskusji o projekcie cyfryzacji tego oficjalnego pieniądza, tego w cudzysłowie, w pewnym uproszczeniu państwowego pieniądza. I tutaj kwestie związane z tym, co była przed chwilą mowa, między innymi sprzężenie tego projektu z gwarantowanym dochodem podstawowym. To z kolei otwiera drogę do tak zwanego kredytu społecznego, czyli projektu oceny społecznej, który już jest wdrażany. To laboratorium Chiny już pokazuje w tam kilkunastu nawet kantonach, jak to, do czego to prowadzi, jak to może wyglądać. No właśnie o to chodzi. Pieniądz cyfrowy to jest właśnie oddanie tożsamości, kontroli nad naszą tożsamością, nad naszą wolnością, suwerennością ekonomiczną właścicielowi architektury tej cyfrowej, czyli może decydować o tym, czy te pieniądze mamy, zbiera od nas dane, czyli może sterować naszymi zachowaniami, może produkować szereg różnego rodzaju komunikatów wynikających z naszych aktywności, którą po prostu będzie śledził, patrząc na to, co robimy z pieniądzem elektronicznym. To nie jest kryptowaluta, to jest zupełnie co innego, o czym tu rozmawiamy. Okej, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce się odnieść do tego pytania? Jeżeli nie, to już kolejne mamy przed nami jest. I to jest bardzo takie obszerne pytanie i mało ogólne, to proszę o skupienie. Czy według Państwa transakcje barterowe mogłyby pomóc w zachowaniu wolności człowieka do swobodnego nabywania dóbr? Czy ta droga z punktu widzenia prawa jest możliwa do stosowania? I ktoś ma tutaj na myśli dla porównania przykład ograniczenia przedsiębiorców i osób fizycznych wobec zakupu towarów i usług za gotówkę do pewnego progu cenowego. Po przekroczeniu tego progu płatność winna być bezgotówkowa. Czy wobec tego przy zastosowaniu barteru można obejść te i inne narzucane przez rząd ograniczenia? I chyba tu też Paweł Nogal ma ochotę coś powiedzieć. Nie wiem, jak jest w innych państwach. W Polsce rzeczywiście jest to coraz trudniejsze. Mamy też ustawę o świadczeniu usług płatnościach elektronicznych. Jest to już skomplikowane. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ostatnio analizowałem systemy wymiany walut barterowej, które funkcjonowały w Polsce jakieś 12-13 lat temu. Jest kilka firm, które próbowały to robić jeszcze całkiem niedawno. Warto korzystać z ich doświadczeń. To jest w ogóle temat na odrębny tak naprawdę program, ale żeby w ogóle mówić, tak powiedziałem, żeby w ogóle można było marzyć o tym, o tych transakcjach barterowych. Tak tutaj mówimy, na tym są oparte między innymi te wirtualne systemy barterowe w Szwajcarii od kilkudziesięciu lat, jeszcze jeden chyba jeszcze sprzed wojny, II wojny światowej.
To musi być ta baza gospodarcza. Bez bazy gospodarczej, powtarzam, nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnej alternatywy monetarnej. A to, co mówiliśmy wcześniej, uderzenie w klasę średnią to jest uderzenie w bazę gospodarczą. Jeżeli to wszystko ma się skupić w rękach korporacji, to również one będą decydować, jaki będzie porządek monetarny. Kolejne pytanie. Według Was, kiedy przypuszczalnie mogą nam zabrać gotówkę? W telewizji jeszcze nic nie mówią. Jak myślicie, kiedy to może nastąpić? Czy to zależy wyłącznie od nas? Emeryci wciąż jeszcze dostają pieniądze do ręki. Takie jest kolejne pytanie. To nie wiem, może prezes Górski teraz. Myślę, że trzeba się skupić na tym, żeby walczyć tu i teraz i żeby zakładać jednak czarny scenariusz, że wprowadzenie tego limitu 20 tysięcy złotych jest bardzo ważnym elementem środowisk związanych z Polską bezgotówkową. I no, ta perspektywa wprowadzenia tego limitu, czyli 1 stycznia 2014. 24. Przepraszam, 24, no jest bliska, tak? Więc później może to pójść bardzo szybko, biorąc pod uwagę, co się dzieje, jeśli chodzi o Komisję Europejską i inne kraje, gdzie tam tak zwane elity no, próbują na wszelkie sposoby przekonywać obywateli, że to jest proces naturalny. Więc ja bym odpowiedział, że zakładać, dmuchać na zimne, zakładać czarny scenariusz, że może być to szybko i trzeba robić wszystko, co się da, żeby nasi rządzący no, mieli świadomość, że obywatele są przeciwni. Dodam, że blisko 70-80% Polaków, tak wynika z badań Narodowego Banku Polskiego, jest przeciwna likwidacji gotówki. Więc tutaj akurat to dobra wiadomość, ale to może też nas uśpić, więc ja tutaj zachęcam osobę, która zadaje to pytanie, żeby włączyła się w kampanię Broń Gotówki na jakiś swój, w jakimś swoim lokalnym też wymiarze. Tak jak powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz, trzeba zakładać czarny scenariusz i być czujnym, bo może to być wcale nie tak późno, wcale nie tak, ten termin może nie być wcale taki odległy, bo chociażby te, proszę Państwa, o tym nie mówiliśmy, ale chociażby te pomysły szalone, na przykład ministra Cieszyńskiego odpowiedzialnego w KPRM-ie za cyfryzację, gdzie tam opowieści, historie symboliczne, że państwo w smartfonie. Takie hasło, no to po prostu no, naprawdę ręce i oczy i powieki opadają, że z jednej strony mamy wojnę na Ukrainie, a kolejny raz obywatele, bo przecież to sytuacja się powtarza, kilka lat temu była ta sama sytuacja, że obywatele mają utrudniony dostęp do bankomatów, do płatności bezgotówkowych. Widać tam to, w jaki sposób można zaatakować infrastrukturę krytyczną. Teraz namacalnie, no bo Polacy mogli tam kiedyś jeszcze kilka lat temu uznawać to za coś odległego, ale teraz szermować hasłem państwa w smartfonie, to trzeba być naprawdę, no właściwie na tym skończę. Bardzo dziękuję. Paweł Nogal podnosi rękę, bardzo proszę. Krótko powiem, uważam, że na skutek tych problemów gospodarczych, jakimi jesteśmy świadkami, to co będzie się działo w przyszłym roku od stycznia,
to takiego zmasowanego ataku propagandowego na cyfryzację, całkowitą cyfryzację pieniądza, szybkie wprowadzanie bezwarunkowego dochodu podstawowego, sprzężenie tych dwóch pomysłów, tych dwóch idei. Uważam, że 24 rok i 26 najpóźniej. Te 3 lata wydaje mi się, że będą kluczowe do tego, żeby spróbować się realnie przeciwstawić tym projektom. Sprawdzi się to za 3 lata. Uważam, że jeżeli do 26 roku tego nie zrobią, będzie już się troszkę trudniej. Obym się nie mylił. Jeszcze 2 pytania mamy. Pierwsze z nich ktoś tutaj zaznaczył, że oczekuje odpowiedzi od wszystkich. Obserwując, jak proces cyfryzacji przyspieszył w związku najpierw z COVID-em, teraz z wojną na Ukrainie, zastanawiam się, czy nadal jest szansa na utrzymanie alternatywy do bezgotówki. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Co możemy zrobić jako społeczność poza, przepraszam, codziennym używaniem gotówki? Czy możliwy jest jakiś obieg alternatywny, który pozwoli nam zachować autonomię i jednocześnie nie wykluczy nas z życia publicznego? To pani redaktor Agnieszka Wolska może najpierw. Tych pomysłów jest wiele. Odsyłam Państwa, którzy także są zainteresowani tą tematyką, do strony Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. To jest prywatna inicjatywa, fundacja, na której stronach również jest szereg publikacji dotyczących tego tematu. Tam rozmaite rozważania, także między innymi właśnie ta wymiana barterowa pojawia się jako model alternatywny. Czas niewątpliwie nie sprzyja jakiejś szerokiej kampanii informacyjnej i dyskusjom. Ludzie są po prostu zmęczeni, a ta sytuacja być może jeszcze bardziej będzie się pogarszać. Dlatego tak jak z doświadczenia niemieckiego, no tutaj jest takie nawoływanie jednak, żeby się usieciawiać w tych kręgach ludzi, których znamy, do których mamy zaufanie, z którymi także przez ten okres covidowy dane nam było jakąś wspólną linię i komunikację utrzymać. No i w oparciu o te osoby, to wręcz takie grupy właśnie się tworzą, pewien system alternatywnych połączeń. Na ile to jest skuteczne i efektywne, no tego w tej chwili nie możemy przesądzić. Natomiast niewątpliwie przyspieszenie może nastąpić także. To, co mówił ironicznie pan prezes Górski o państwie w smartfonie, ja przypomnę, że postulat państwa w smartfonie to był jeden z postulatów wyborczych prezydenta obecnego Zełenskiego na Ukrainie. Najmłodszy minister w jego rządzie, 28-letni Mikołaj Fedorow, to również młody lider Klausa Schwaba i odpowiedzialny za urząd transformacji cyfrowej na Ukrainie. Może być to niebezpieczna furtka, zważywszy na bliskie kontakty pana Cieszyńskiego również właśnie z tym owym Ministerstwem Transformacji Cyfrowej na Ukrainie, że swego rodzaju doświadczenia ukraińskie będzie się próbowało w ramach sytuacji kryzysowej przeflancować, mówiąc kolokwialnie, czy też przenieść w jakimś zakresie także na grunt polski i właśnie przyspieszyć te idee. No, to jest także ten program 2020, również lansowany przez Unię Europejską od 2018 roku, więc to nie są jakieś nowe, zaskakujące pomysły. Można powiedzieć, że aktualna sytuacja sprzyja, no jest tym znowu nieszczęsnym oknem możliwości, by łączyć pewne do tej pory rozproszone próby przebudowywania tego systemu, dotychczasowego systemu, no może stworzyć okazję właśnie dla decydentów, także dla przedstawicieli tych wielkich grup nacisku, związanych z koncernami finansowymi i technologicznymi i bankowymi, może wpłynąć na przyspieszenie tych procesów. Dla Polski tyle niebezpiecznie, że jak mówię, na Ukrainie ten eksperyment jest już prowadzony od lat. Dziękuję bardzo. Rafał Górski. No ja myślę, że niezależnie od tego, co się będzie działo, warto zachowywać się przyzwoicie. Moim zdaniem zachowywanie się dzisiaj przyzwoicie to w tym elemencie, o którym dziś, w takim, w tym elemencie, o którym dzisiaj rozmawiamy, płatności, no to jest płacenie gotówką. Oczywiście można podchodzić do tego na zasadzie takiej, że druga strona to jest no,
bardzo silna, ma bardzo układ sił jest zachwiany, że banksterzy, te korporacje finansowe, rynki finansowe mają olbrzymią władzę, a my co my możemy jako obywatele. Natomiast no mimo wszystko ja uważam, że warto po prostu powalczyć. Oczywiście jest zawsze niebezpieczeństwo tego, że przegramy, ale jest też zawsze szansa na to, że z biegiem okoliczności różnych sytuacji będziemy w stanie jednak tę batalię wygrać. Ja bardzo Państwu tutaj polecam, wszystkim naszym widzom, wywiad, który przeprowadziliśmy, opublikowaliśmy w tygodniku Spraw Obywatelskich z jednym z czołowych postaci światowych w oporze przeciwko wprowadzaniu bezgotówki, Bretem Scottem. Tytuł tego wywiadu to jest Wojna z gotówką, zresztą on był inspiracją do tej debaty. I tam Brett Scott mówi o tym, że warto. I ten przykład, który już mówiłem, ten kurier garwoliński, wpływanie na lot, linie lotnicze, te batalie obywateli w różnych miejscach punktowo w Polsce, to są przykłady, że warto, że organicznie, oddolnie te działania mają sens. I ja do tego Państwa po prostu najzwyczajniej w świecie zachęcam, żeby się nie poddawać, robić swoje i absolutnie nie ulegać takiemu klimatowi, że właściwie nic się nie da. Tutaj w tym przypadku mam takie powiedzenie, które kiedyś usłyszałem od znajomej: kto nie chce, szuka powodów, kto chce, szuka sposobów. Dziękuję bardzo i Pawła Nogala jeszcze poprosimy o odpowiedź. Wydawało się rok temu, półtora roku temu, że nie oprzemy się tej presji poddania się terapii genowej. Okazało się, że wytrwaliśmy. Nie bez ofiar, trzeba uczciwie powiedzieć, ale przetrwaliśmy tą dziwną nawałnicę. Wydaje się, że jeśli chodzi o gotówkę, nie mamy szans. Wydaje się. To, co mówił Rafał, trzeba robić tą partyzantkę profesjonalną tam, gdzie można, póki jeszcze jest gotówka, płacić gotówką. Ale cały czas apeluję do pielęgnowania kultury barterowej, czyli jak ktoś ma marchewkę w ogródku, czy u siebie na jakimś dobrym polu, niech tą marchewką wymienia się za bimber z sąsiadem. Niech takich transakcji będą setki, tysiące, bo tak naprawdę w tej kulturze barterowej istnieje przyszłość. Może nie na najbliższy rok czy dwa, ale do tego musimy wrócić. Skoro o tej gotówce, o tych problemach z gotówką, cyfryzacją pieniądze. Pamiętam, że dyskusje pierwsze to prowadziłem 10 lat temu w różnych miejscach i okazuje się, że to wtedy nie interesowało w ogóle nikogo. Dzisiaj już interesuje całkiem spore grono ludzi. To już jest postęp, czyli jakiś próg świadomości musimy przekroczyć i prawdopodobnie musi nas zaboleć. Musimy poczuć dość spory ból związany z brakiem gotówki, co będzie sprzyjało rozrostowi tych inicjatyw, o których tutaj mówiłem wcześniej, między innymi inicjatyw barterowych, powtarzam jeszcze raz. Naprawdę dbajmy o tych, którzy nam dostarczają, są w naszym sąsiedztwie rzeczy niezbędne do codziennego przetrwania. No bimber niekoniecznie jest niezbędny, ale może czasami się przydać. Tą kulturę bimberowania mamy, więc jak mam troszkę trywializować, ale żeby tak nie troszkę spuścić powietrza z tego balonu, bo rzeczywiście zawsze jak się staje naprzeciwko systemowi w różnych dziedzinach, no to wydaje się, że nie mamy szans. No oczywiście ta batalia musi trwać, bo
Mierzymy się z przeciwnikiem, który ma dużo większe możliwości logistyczne, informacyjne niż my, ale ponieważ prawda jest po naszej stronie, a nie po ich stronie, więc jest tylko kwestia odpowiedniego wytrwania w tej prawdzie. Ale za tym muszą iść czyny, żeby to nie było abstrakcyjne, żeby to nie było tylko abstrakcyjna idea, że chcemy gotówki, musimy wiedzieć po co. Po co nam jest gotówka, po co nam jest pieniądz. I naprawdę, tutaj widzę, że są gdzieś pytania, widziałem w kilku postach dotyczące systemów barterowych. Też pana redaktora zachęcam, żeby korzystał, bo są w Polsce doświadczenia z funkcjonowania systemów barterowych, niekoniecznie akurat w Polsce pozytywne, ale to jest jedna z kluczowych, pozytywnych alternatyw dla całego porządku monetarnego, bo tu mówimy tylko o gotówce, ale gotówka w tym systemie, który jest, w tym systemie kreacji faktycznej kreacji pieniądza przez banki komercyjne, jest tylko środkiem przeciwbólowym na bardzo chorego zęba. Czyli jak uratujemy gotówkę, to ząb nas przestanie boleć, ale on dalej będzie gnił. No coś z tym się stanie. Idźmy dalej, ale żeby iść dalej, to rzeczywiście musimy to poczuć bardzo mocno. Mówię w sensie my jako społeczność, jako ludzie, którzy tak naprawdę z tego, co tak obserwuję, to w zasadzie od 3 do 4% ludzi aktywizuje się społecznie. Pandemia nakręciła troszkę tą liczbę, ale też spowodowała przyrost działaczy o dużym jakby takim potencjale braku cierpliwości. Trzeba być cierpliwym, ale konsekwentnym jednocześnie. Więc jeżeli będziemy płacić gotówką tam, gdzie możemy, póki możemy, jeżeli będziemy troszczyć się o zasoby produkcyjne, drobne zasoby produkcyjne, głównie jeśli chodzi o żywność i o te usługi dnia codziennego i te będziemy rozliczać barterowo albo gotówkowo, póki można, to już jest pewien zaczyn, którego ta presja systemowa związana z elektronicznym pieniądzem cyfrowym może nie dosięgnąć i o to musimy się zatroszczyć. Dziękuję. Jeszcze jedno mamy pytanie na czacie. Z czego wynika dwulicowość działań obecnego rządu w sprawie gotówki? Czy jest jakikolwiek nacisk z góry? Ktoś w taki sposób stawia pytanie. Może Rafał Górski. Myślę, że dwulicowość wynika z takich doświadczeń życiowych. Z jednej strony czyli tutaj dobre akurat na to pytanie, dobrze jest wrócić do tego, czym zaczęła się dzisiejsza debata Forum Geopolitycznego, czyli tym wystąpieniem czy wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego. To jest z kolei prezes Glapiński NBP-u, to jest to samo środowisko, ta sama grupa wiekowa. Z kolei te osoby, które są za Polską bezgotówkową, no to osoby dużo młodsze, związane z sektorem bankowym. No przecież premier Morawiecki z tym sektorem jest związany. To też osoby, które są związane z sektorem telekomunikacyjnym, całe te bezprzewodowe płatności. Więc tutaj jest takie przeciąganie liny w obozie rządzącym, pod dywanem walka i napinanie tej liny. Myślę, że właśnie z takich względów się to bierze. Oby jednak wygrała ta opcja, która daje możliwość obywatelom daje możliwość płacenia gotówką. Ale jeśli chodzi o naciski z góry, no myślę, że one są oczywiście są. Myślę, że rynki finansowe, wystawianie nam ratingów przez agencje ratingowe, rynki finansowe, to świetnie Brad Scott, jeszcze raz powtórzę, w tym wywiadzie Wojna z gotówką to opisuje, w jaki sposób londyńskie City oddziaływuje na myślenie
na klimat, na warunkuje w ogóle to środowisko związane z, znaczy środowiska związane, czy mające wpływ na wybór gotówki albo płatności bezgotówkowe, szczególnie też na polityków. To samo pewnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no a my, ponieważ jesteśmy na peryferiach, też przyspawani do naszego wielkiego brata, to po prostu no, gdzieś politycy muszą czuć też ten oddech na plecach, szczególnie ci młodzi, którzy wielbią nowoczesność, bo to jest też takie tutaj w sumie, jak teraz myślę, to chciałbym to też zaakcentować, że z jednej strony jest konserwatyzm i wiara, tradycyjne wartości i tak dalej, opowieści, a z drugiej strony jest po prostu cyfryzacja i pustoszenie naszego ludzkiego świata przez technologię. To tyle. Dziękuję. I widzę, że Paweł Nogal jeszcze chce się odnieść albo do pytania, albo do tego, co Rafał Górski mówił, albo do jednego i drugiego. Jednego i drugiego, jeśli można. Dwulicowość PiS-u. To jest świetne pytanie, ale to Rafał już jakby odpowiedział po części, z czego ona wynika. Ja tylko przypomnę, że Andrzej Duda w wyborach prezydenckich pierwszych 2015 roku bardzo wyraźnie obiecał coś Frankowiczom, że coś zrobi. Wyraźnie to obiecał. Spotkał się z ludźmi, zostało to nagrane, on obiecał, że tą ustawę przeprowadzi. Ja byłem z ramienia Stowarzyszenia Stopbankowego Bezprawiu, mogłem śledzić prasę tego zespołu ekspertów prezydenckich prawie na bieżąco. I wycofał się z tego, i wycofał się w sposób nieelegancki. To jest jakby kwestia oceny ludzkiej jego zachowania. Ale dlaczego się wycofał? No powiedział to, Rafał to powiedział, tak. My jesteśmy uzależnieni od zachodniej technologii, jesteśmy uzależnieni od zachodniego kapitału. On niestety swoje warunki stawia. Jeżeli się od tego nie będziemy w stanie uniezależnić, nie uzależnimy się finansowo w żaden sposób. Możemy częściowo na tym trzymać kontrolę. I zadam wam takie pytanie, też przy okazji naszym widzom. Czy kojarzycie jakiegoś polityka w PiS-ie w ostatnich 5-6 latach, który bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o szerzenie świadomości o tak zwanych banksterach, nawet książkę wydał, był bardzo takim aktywnym posłem antysystemowym. Kojarzycie państwo takiego? Pan Janusz Szewczak z tego, co... A panie redaktorze, i wie pan, jak pan Janusz Szewczak skończył? No właśnie gdzieś przestał być taki aktywny chyba w tej tematyce. A ja nie odpowiem na to pytanie, no, że znam odpowiedź, bo też znam osobiście pana Janusza właśnie z prac tych wokół parlamentarnych, kiedy... Rozumiem, że coś go niemiłego spotkało. Nie, a wręcz nie. Myślę, panie redaktorze, że nic z nas by nie chciał być... Chciałby być tak źle potraktowany, może w ten sposób. Ale wydaje się, że po prostu PiS patrzy, jaką ma opozycję. Ta opozycja jest bardzo prosystemowa, więc PiS przyjął warkę troszkę za kulisami, chce budować polski korporacjonizm jako odpowiedź na ten korporacjonizm globalny, żeby troszkę ten skrawek, ten kadłubowy skrawek suwerenności zachować. A robi to właśnie dlatego, że nie jest naciskany, nie ma silnej opozycji antysystemowej. Zresztą tak samo dotyczyło to pandemii. Oczywiście narzekamy na PiS, ja sam jestem zwolennikiem postawienia Morawieckiego przed sądem, czy Szumowskiego, czy Niedzielskiego. Uważam tych ludzi za potencjalnych przestępców, ale zobaczcie, jakie były naciski ze strony głównej opozycji. Tak? Ciągle za małe restrykcje, ciągle za słabo do tych szczepień namawiacie, trzeba zmusić i tak dalej. I tak to jest ta gra polityczna. Jeżeli mówimy tutaj o gotówce, jeżeli mówimy to o systemie monetarnym, jeżeli nie będzie mocnego nacisku antysystemowego, realnego na PiS, to on musi balansować pomiędzy tą opozycją, która ma jakąś moc, pomiędzy tymi naciskami globalnymi. I tak to wygląda i wydaje mi się, że życiorys i los wcale nie smutny pana dawnego posła Janusza Szewczaka jest dowodem na to, że pewne rzeczy trzeba schować i robić coś w tle, bo obecnie, przy tym obecnym układzie politycznym, jaki jest, to pójście na zderzenie z globalistami byłoby czymś gorszym niż powstanie warszawskie. To byłoby pójście na ewidentne ścięcie.
i od nas tutaj działaczy szerokiego grona antysystemowego, to też jest temat na odrębną dyskusję, zależy, czy będziemy w stanie wytworzyć mechanizmy odpowiedniej presji społeczno-politycznej na rządzących, żeby bardziej z otwartą przyłbicą mogli realizować te postulaty, co do których, jak widzieliśmy wcześniej pana prezesa Kaczyńskiego, czy widzieliśmy wcześniej pana prezydenta Dudę, okazuje się, że wstępnie w kampanii wyborczej czy w jakichś publicystycznych komunikatach zrozumienie jest. No ale właśnie o to chodzi, że żadna siła polityczna, żaden rząd nie działa w jakimś oderwaniu od realiów politycznych, a te są takie, że są to główne siły prosystemowe, jeszcze dużo bardziej prosystemowe niż obecna elita Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ta nasza dyskusja dzisiejsza ogromną ma wartość, ta dyskusja, która powoli dobiega końca. Nie tylko dlatego ma ogromną wartość, że dotyczy gotówki, ale wcześniej, nim się pożegnamy, to wszystkich chciałbym poprosić o jedno, po jednym lub dwa zdania, nawet podsumowania. Pani redaktor Agnieszka Wolska, bardzo proszę. Mogę przyłączyć się tylko do głosu moich szanownych współrozmówców, że ważne jest, abyśmy nie zniechęcali się pozorną wszechmocą tych, którzy chcą nas dziś kontrolować i manipulować nami. Musimy zdać sobie sprawę, że ten technokratyczny pogląd, iż świat i społeczeństwo są czymś w rodzaju maszyny, którą wystarczy odpowiednio zaprogramować i nią sterować, no jest po prostu zasadniczo błędny. Naturalnie dziś możliwości technologiczne dają tym środowiskom, tym lobbystom niemalże nieograniczone możliwości, ale doskonale wiemy z historii, z doświadczeń chociażby minionego stulecia, że nawet reżimy, wyspecjalizowane reżimy totalitarne miały jednak swój kres i po prostu razem powinniśmy tylko dopomóc, żeby wcześniej, zanim wyrządzą zbyt wiele szkód i spowodują zbyt wiele cierpienia, no po prostu wkładać te przysłowiowe pompki między szprychy, tak jak panowie mówili, płacenie gotówką, szukanie możliwości tworzenia małych grup kooperacyjnych, producenci, odbiorcy. To wszystko na mikroskalę, wręcz komitety ratunkowe, obywatelskie komitety ratunkowe działające w lokalnych wspólnotach, gdzie ludzie się znają, gdzie o sobie wiele wiedzą i nie potrzebują śledzenia Wielkiego Brata, żeby ze sobą współpracować. Także do tego mogę tylko z perspektywy doświadczeń niemieckich mogę Państwa dalej zachęcać. Bardzo, bardzo dziękuję. Rafał Górski. Ja bym na koniec pozwolił sobie wspomnieć jeszcze o jednej kwestii, nie podsumowująco, ale myślę, że to warto też zaakcentować, bo przy okazji tematu dyskusji o gotówce pojawia się taki argument, że gotówka to szara strefa, to unikanie podatków, to pranie pieniędzy itd., itd. No, ja chciałbym podkreślić, że ja osobiście uważam, że no, oczywiście trzeba walczyć z tą patologią, walczyć z biznesowymi gangsterami, ale to nie oznacza, żeby przy okazji wylewać dziecko z kąpieli i nie powinno się to odbywać kosztem ograniczenia praw obywatelskich nas, Polaków, tak? Więc to w przypadku kampanii obywatelskiej Broń Gotówki mamy to na uwadze, ale to nie powinno nam po prostu przysłaniać, ta gangsterka biznesowa nie powinna nam przysłaniać tego, że my tracimy jako obywatele coś bardzo cennego i warto to coś bronić. I Paweł Nogal, prosimy. Wydaje mi się, że jeszcze w tej dekadzie co najmniej dwukrotnie staniemy przed szansą, czy wręcz koniecznością bardziej niż szansą, zmian podstaw konstytucyjnych funkcjonowania naszego państwa. Teraz oczywiście w jakim kierunku pójdą te zmiany, to w dużej mierze zależy właśnie od nas. Czy będą to zmiany proglobalistyczne, czy będą to zmiany, które będą uwzględniały
ewolucję stosunków społecznych, świadomości społecznej przy jednoczesnym poszanowaniu klasycznych pojęć, które my hołdujemy, czyli tak naprawdę wolności praw obywatelskich, to w dużej właśnie mierze zależy od nas. Jeżeli ludzie, jeżeli wszyscy ludzie, którzy coś chcą robić społecznie, poprzestaną na tylko i wyłącznie lajkowaniu, funkcjonowaniu w mediach społecznościowych, to nie pójdziemy dalej. Ta aktywność społeczna, świadomość społeczna, czyli przekuwanie tej różnej aktywności, także w mediach społecznościowych, na realne działania w życiu codziennym jest bardzo ważna i ona się odnosi oczywiście także do gotówki, także do pieniądza, ale nie tylko. Ten system będzie się potykał o swoje błędy, tak samo jak się potykał. COVID-oza naprawdę pokazała nam, jakie ten system błędy popełnia. One oczywiście dostarczyły tyle danych, że przy różnych następnych aferach tych błędów prawdopodobnie będzie mniej, ale dalej twierdzę, że człowieka się tak łatwo w komputerze nie da zamknąć, w programie komputerowym jakimkolwiek. Nie da się przewidzieć wszystkich jego zachowań, szczególnie jeżeli mówimy o tak dużych zbiorowościach, tak różnych zbiorowościach, w różnych kulturach, w różnych cywilizacjach. Dlatego jeżeli będziemy aktywni, będziemy tworzyć grupy, które będą miały tą świadomość i będą realnie działać, tu jak mówiliśmy dzisiaj, płacić gotówką, skupiać się na lokalnym barterze, to już tworzymy pewną bazę do tego, żeby poczekać, aż przyjdzie, być może przyjdzie impuls, czy zza oceanu, czy z innych miejsc na globie, gdzie będzie sposobność poustawiania tych klocków, także klocków pieniężnych, bo one są bardzo ważne, to jest jeden z fundamentów społecznych, pieniądz, na zupełnie nowych zasadach. I my do tej szansy musimy być przygotowani. Jeżeli nie będziemy działać, nie będziemy po prostu przygotowani, nie wykorzystamy tej szansy, przejdziemy obok niej. Nie możemy sobie na to pozwolić. Bardzo dziękuję. To ja coś jeszcze od siebie dodam na koniec, jeżeli Państwo pozwolą. Trwa mundial, tak, to prawda, ale to chyba wcale nie jest najważniejszy mecz dzisiaj. Ten najważniejszy mecz to jest mecz o gotówkę i gra tu jest o najwyższą stawkę, dlatego że ta najwyższa stawka dziś oznacza, czy będziemy wolni. Dlatego to wszyscy miejmy na uwadze. Ta inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich, ta kampania Broń Gotówki, myślę, jest godna poparcia. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli Państwo tylko na koniec pozwolą, to ja zaproszę wszystkich tych, którzy nas teraz oglądają, zapraszam też na Banbaj, www.banbaj.com, bo tam też poruszamy takie tematy. Zresztą ze wszystkimi, z którymi tutaj dzisiaj rozmawiamy, mam nadzieję, niebawem znowu się pojawią także u nas. Jeżeli prezes Górski wyrazi zgodę, to my to dzisiejsze spotkanie także na Banbaju opublikujemy. Jak najbardziej byłoby, myślę, też spotkanie by na tym zyskało, żeby kolejne osoby mogły też obejrzeć. I na koniec zupełnie polecam te kampanie Broń Gotówki, a jeszcze w związku z tym, co dzisiaj dzieje się w Polsce, w tym tygodniu pani Zabuszko, Oksana Zabuszko, to jest taka ukraińska pisarka i przerwano z nią spotkanie w Krakowie. Ta pisarka, warto o niej wspomnieć, że usprawiedliwia mordowanie Polaków na Wołyniu na przykład, dlatego ja nie będę potępiał tych, którzy przerwali to spotkanie, mogę ich pochwalić. Druga sprawa, nominacja Andrija Melnyka na szefa ukraińskiego MSZ-u, a prezydent Duda o tym mówi, to jest decyzja suwerennego państwa ukraińskiego. Prawda, tak, tylko że suwerenne państwo polskie chyba też powinno w jakiś sposób na to zareagować, bo chyba to jest decyzja, która suwerennemu państwu polskiemu trochę szkodzi. No i ponieważ też mieliśmy takie doniesienia Onetu sensacyjne, które się potwierdzają, że PiS się zgadza na to, żeby zapomnieć o Wołyniu, to ja chcę Państwu polecić jeszcze jedną taką inicjatywę Wołyń na Pomorski, Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Można podpisać petycję, wpisując Wołyń na Pomorski w wyszukiwarce. Bardzo dziękuję Instytutowi Spraw Obywatelskich za to spotkanie dzisiejsze. Dziękuję też Pawłowi Marczakowi, który nas wprowadził pięknie w te dyskusje, naszym gościom. I na koniec jeszcze Paweł Marczak coś nam powie na pewno. Też bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i naszą debatę. Jeszcze raz dziękuję Pani Agnieszce Wolskiej, Panu Pawłowi Nogalowi, Rafałowi Górskiemu i Panie Karolu. Też bardzo dziękuję za moderowanie dzisiejszego spotkania i zapraszam Państwa tym razem nie za tydzień, a za dwa tygodnie na ostatnią z cyklu debat w ramach czwartego forum geopolitycznego, tym razem cyberbroń i wyścig zbrojeń. A dzisiaj dziękuję bardzo i dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję. Dobranoc, dziękuję.